Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, dziś widzimy się w czymś, czego jeszcze nie było. A bynajmniej, a właściwie, tak lepiej będzie powiedzieć, w grze Tiny Rogues. Mali włóczykowie. Ja więc co tu mówić. Mały roguelite, albo roguelike, nigdy nie umiem rozszyfrować. Bardzo mały, z bardzo retro muzyką, stylem graficznym w ogóle. I tak, to co dzisiaj wam chcę pokazać, jeśli chodzi o tą grę, ciężko będzie nazwać pełną serią, bo... No, po prostu ciężko będzie. Ale chciałbym zrobić wam z tego pokazówkę, gdyż pograłem już trochę, mogę nawet powiedzieć, że długo. I gra na pewno wciągająca mimo swojej prostoty. A dziś właśnie chciałem wam pokazać mojego przebiega. Jednego. Na save'ie, który jest moim zdaniem prawie wymaksowany. Żeby nie było, brakuje mi tutaj tylko, jak widzicie, paru rzeczy, jeśli chodzi o postacie. Jeśli chodzi o ulepszenie. Bo tak, ta gra ma niewielką metaprogresję, mam wszystko wykupione. Ale zanim to wszystko, to powiedzmy w ogóle, jak ta gra wygląda od początku. Bo tak, na początku macie krótki samouczek, który wprowadza was w zasady gry i wszystko, a jedną waszą postacią jest coś takiego, hero. I powiem wam szczerze, gra jest, delikatnie mówiąc, o tyle dziwna, że nie jest to najłatwiejsza postać, którą można grać. Ale tak, ogólnie właśnie zaczynamy z nim i powiem wam szczerze, że po samouczku prawdopodobnie odblokujecie sobie jakąś inną postać, będzie to zdecydowanie lepszy wybór niż on. Ale tak, ogólnie gierka jest bardzo prostym właśnie roguelike'em, roguelite'em, jeśli chodzi o swoje zasady, w którym to będziemy chodzić, jakać potwory, przechodzić piętra, takie tam. Na początku właśnie jako hero z gifsem w postaci bodajże takiego pierścionka, który daje mi dodatkowe HP. Ale nawet nie jestem pewien, czy to się ma na start. Tak czy inaczej, z czasem właśnie za różne wyzwania odblokowujecie kolejne postacie, za pokonanych wrogów i za różne takie warunki zdobywacie dusze, za te dusze odblokujecie właśnie nowe jakby przedmioty startowe i blessingi, czyli dosłownie bonusiki, które tu macie jak proszę. To, że macie na początku Soul Hearta, a jest tak mocno. Czyli po prostu macie dodatkowe serduszko jednorazowe, potem, że zaczynacie z jednym poziomem więcej, czyli szybciej po prostu dostajecie bonusy, tak nawet chcecie wytłumaczyć, i mnóstwo innych rzeczy po prostu, o których teraz nie będę mówił, ale powiem tak, metaprogresja jest, szybko można ją wymaksować, nie uważam, żeby ona zmieniała dużo w tym wszystkim, ale tak, bez zbędnego gadania, jak już chciałem to zrobić jako prezentacja, nie całą serię, to powiedzmy, że wezmę po prostu sobie to, co chcę zawsze brać na każdej postaci na wszystkie wielki i weźmiemy sobie takiego tutaj, powiedzmy, gościa, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak to wygląda. I tak, gramy Soldierem, który polega na tym, że musimy używać najprostszej broni, jaka jest, najpierw dwuręczniaków pod siłę. Ale no, wiem, że to wszystko może być dla was tajemniczą, jednak nie bardźcie się zaraz, wszystko stanie się jasne. Więc tak, oto i taka gierka. W sad chodzimy, pod spacją było, żeby nie było, gram na klawiaturze. Mamy takiego dasha, te wyprzyciski myszki to atak, każda broń ma teoretycznie inny atak. Tak, F to jest ekwipunek bardzo prosty, C to jest karta postaci, trochę bardziej skomplikowana, ale nieistotne. O, zapomniałem jeszcze, że gram na utrudnieniach delikatnych, ale dobra. I co tu dużo mówić? Karta postaci, czemu w sumie inwentarz, karta postaci jest bardzo prosty. Czapka, zbroja jakaś taka, powiedzmy, na ciało, buty, broń, ewentualnie coś. Drugie ręki, akcesorium. W tym przypadku mamy mana katalyst, co powoduje, że każda broń jest traktowana jako broń magiczna, ale powiem wam tak, to jest mechanika many z... O, jak się ta gra nazywała? Archvale, czy jakoś tak. Ci, którzy kojarzą, to powinni wiedzieć, o co mówię. Ci, którzy nie, to polecam zobaczyć sobie Archvale'a u mnie. Żeby nie był w ogóle sam tutaj ten sposób gry, jakby jest bardzo podobny do Archvale'a, ale tak. No i to najważniejsze. Nasza broń, która ma trzy skalowania. Niebieskie, czego to jest w przypadku kreski, magiczne, inteligencji. Zielone, w tym przypadku E, od zręczności. I D, czerwone, czy różowe, od siły. Im więcej tego mamy, tym lepsze. No i tak. Tak mniej więcej będzie się prezentowała cała rozgrywka. Chodzimy, tłuczemy i no, zbywam. Tutaj ogólnie właśnie mam zawsze wybór dwóch rzeczy. Ja wybrałem tutaj stack, czyli raczej mówiąc bonus do siły, podnosząc się o jeden. I jak widzieliście, możliwe, że tutaj też mi skoczyło o jeden. To jest nasz poziom, jak się to zapełni, to dostajemy właśnie, no, benefity różne. I tak, zawsze mamy dwa wybory. Czasami niektóre przejścia mogą być zasypane, jak chyba była przed chwilą. To wymaga bomby, żeby je odblokować. Ewentualnie mogą być zamknięte, to wymaga klucza. I tak, to są właśnie wrogowie, niektórzy są ulepszenia, tutaj na przykład jest jakiś possessed weapons enhancement, czy enchantment, nie jestem pewien. Ale ogólnie są właśnie takie utrudnienia dodatkowe, będziemy mieć ich dużo częściej, bo gram na utrudnieniu takim. I tak, te
teoretycznie można jeszcze czasami tutaj znaleźć też jakby wejścia do piwnic, które są małymi sekretami, ale ja jakoś nigdy nie zwracam na nie uwagi. No i tak, ogólnie naszym celem jest tutaj zabić śmierć. Tak, wiem, wielkie przedsięwzięcie. Ale tak, to jest nasz cel. Zabić śmierć. Zrobimy to przechodząc przez te wszystkie piętra, wszystkie rzeczy, no. Nie wiem, czy coś więcej dodania. O, jak widzicie, tu jest właśnie zastosowane przejście, trzeba użyć bomby, które mamy pod Q. I no. I właśnie w ten sposób mamy level upa. Na level upie zawsze mam do wyboru 3 traity. Jeśli mamy takie kostki, możemy je przelosować. Ale ja akurat nie chcę. W tym przypadku mamy 3 takie opcje. To piąta takie z krytykiem. Plus 2 do stamin, czyli 2 dasze więcej, z nimi musimy się regenerować. I infusions are permanent. Biorę to. I ogólnie infuzje to jest coś pokroju żywic z Dark Soulsów. Dosłownie to są żywice z Dark Soulsów. I tak bez żartów. Po prostu dodają jakby dodatkowe właściwości żywiołowe naszej broni, co jest przydatne w niektórych sytuacjach. Gdyż, iż ponieważ niektórzy wrogowie są podatni na niektóre rodzaje obrażeń, żywioły i tak dalej, a to jakie zadajemy obrażenia, jakie takie są traity różne, to proszę, macie na przykład właśnie tu nad skalowaniem physical i slash, czyli coś jest podatne na fizyczne obcięcia, no to zadajemy im trochę więcej. Przy czym nie wiem, czy da się jakoś to zauważyć. A, i proszę, ten znaczek oznacza, że będziemy mieli bossa. Możemy mieć albo złoto, albo buty. Ja pójdę buty. I trafił nam się pająk. Jeden z dwóch bossów, bo bodajże każde piętro poza ostatnim ma właśnie dwóch bossów. W tym przypadku mam pająka, z którym po prostu walczymy. I tak, bossowie mają ogólnie tutaj trochę bardziej zaawansowane ruchy niż większość wrogów, przynajmniej na tym etapie. Później się trochę wyrównuje i proszę, pokonaliśmy pierwszy raz, denerwuje się i druga faza, w której zazwyczaj są bardziej agresywni. I tak, ogólnie po tym, że są bardziej agresywni, to zadawane obrażenia się nie zmieniają, z tego co się orientuję. Jedyne co to u mnie się zmieniają, bo mam utrudnienie, że właśnie, proszę. Podwojone otrzymywane obrażenia na drugich fazach bossów. O, okej. Okay. Budki, które dają nam przyspieszone poruszanie się po daszu. Nie najlepsze, nie najgorsze. Przyjmę je tak czy inaczej. I tak, piętro drugie. Boneyard, czyli takie cmentarzysko kości, czy coś tego typu. Jak widzicie, tutaj wrogowie są już trochę bardziej zaawansowani. Przy czym bardziej zaawansowani nie oznacza trudniejsi do pokonania. Nie dla mnie, jak się dużo męczyłem. I tutaj mam nawet sklepik, który bym z chęcią pokazał, ale niestety nie mamy funduszy, więc pójdziemy po krwawą skrzynię. Czyli skrzynkę, która daje teoretycznie fajne nagrody, ale mówię teoretycznie. Bo w praktyce trzeba zapłacić za to życiem, a ja nie chcę płacić życiem, bo jestem lama totalna i no. Nie chcę po prostu tracić. I teraz tak, wybór broni. I tu jak widzicie Uncommon, czyli trochę lepsze niż to, co mam. Jednakowoż nie jest aż takie dobre dla naszej klasy, bo mamy właśnie to, że im pospolitsza broń, tym większe obrażenia zdajemy, więc pomijamy to. I idziemy po potkę. Miksturka, czyli wzmocnienie nas, losowe, bo jest ich dużo i zawsze stosowane jakieś dostaniemy. To trwa przez określoną ilość jakby potyczek. I proszę, tutaj na przykład mamy szansę na krytyka 10% przez 10 pokoi. Żyjemy i proszę, aktywne. Czyli 10 walk mamy większą szansę na krytyka. Ja żebym jakoś polegał szczególnie na krytykach, ale no. Taki efekcik. I kolejny trait, kolejne wzmocnienie. I teraz tak, tu możemy zadać więcej. Tutaj dostajemy manę na tym, jak to się nazywa. No, manę jak się właśnie daszujemy. A tu za każdy raz, kiedy otrzymam obrażenia, trochę przez jakiś czas mam większe obrażenia zadawane. Nie chcę tego, więc przelosowujemy. I dostaliśmy jedną z najlepszych rzeczy, jaka istnieje. Evade. Pierwszy atak na nas w każdym pokoju jest ignorowany. Coś jak Holy Mantle. I to jest tak, tu byśmy mogli wybrać gruszkę na zręczność, albo właśnie random infusion. Infusion normalnie, czyli te infuzje, te wzmocnienia, te żywice, trwają też kilka pokoi. Jednak jako, że mamy bonus, który czyni permanentnymi, mamy je na zawsze. A co za tym idzie? A teraz każda nasza broń, którą nosimy, bo tak, to nie zostaje na broń, tylko jest przenoszone razem z nimi. No, jest jeszcze dodatkowo ognista, czyli tego nie piszę, ale proszę. Deals fire damage and burn. Czyli jesteśmy traktowani też jako ogniści. I właśnie mam taki piękny efekt, że podpalamy wrogów. Przyjemna rzecz. I osobiście bardzo ją lubię. Więc no, zawsze dodatkowe jakieś obrażenia, dodatkowe rzeczy. O, i złoto. Złoto, powiem wam, że warto zbierać. Nie jest może aż tak obowiązkowe jak w niektórych grach, jak na przykład Isaac, gdzie monetki powiedzmy, mogą nieźle ułatwić życie, przez co można w sklepie kupować sobie serduszka czy chociażby, no, przedmioty sklepowe, które co czasami się trafiają, naprawdę są niezłe. Tutaj nie jest aż tak dobrze,
Aczkolwiek warto, bo każdą broń można wzmocnić delikatnie, ale o tym będziemy gadać, jeśli się trafi. I okej, mamy właśnie kolejną rzecz, szok i no, i zadawamy obrażenia elektryczności. I tam widzieliście też pewnie drugą opcję, to było boost, czegoś tak, czyli no, napój wysokoprocentowy. I one, jakby to najwięcej określić, nie należą do zbyt przydatnych rzeczy. W sensie okej, zwiększamy obrażenia, które zadajemy, ale powiedzmy, że zazwyczaj z nich może nie tyle co nie korzystam, co jakieś po nie idę wyjątkowo. Preferuję zazwyczaj pod to, co mi się najbardziej synergiuje, albo czego najbardziej potrzebuję. No chyba, że alternatywą jest, nie wiem, pójście po klucz, kiedy mam kilkanaście kluczy. To wtedy oczywiście już wezmę. Albo się wypadnie ze skrzynki, to też fajnie będzie skorzystać. Ale dobra, piętro drugie pokonane, jak widzicie. I czy mam coś więcej do powiedzenia o tym wszystkim? Chyba nie. Ale teraz w sumie pokażę wam też kolejny typ znajdziek, czyli Treasure Rocky. Ja występuję też pod nazwą Petrified. Różne rzeczy. I ogólnie one działają bardzo prosto. Jeśli masz bomby, możesz je wysadzić, by dostać coś. I tak, trafiliśmy też tutaj na, powiedzmy, przeciwników mocniejszych, nazwałbym ich minibossami. I osobiście uważam ich za bardzo wrednych. To są moje filtrowe ataki, o których jeszcze wam nie wspominałem, aczkolwiek bardzo warto. Bo wyobraźcie sobie, fioletowy atak jest czymś, co nakłada na nas klątwy. Klątwy tutaj działają bardzo prosto, są to negatywne efekty, nie wiem, czy są jakieś konkretne, które się dostaje zawsze w jakiejś kolejności, czy są losowo wybierane. Ale są to negatywne efekty pokroju, nie wiem, mniejsze obrażenia przeciwko bossom, jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, poruszasz się wolniej, jakieś różne rzeczy naprawdę. Niektóre są nieprzydatne, nie przeszkadzają, ani nic, inne za to są bardzo irytujące. I właśnie zrobiliśmy przy okazji też mroźny efekt. Mogę wam powiedzieć, że jest to ostatni efekt bodajże taki, który możemy zdobyć na broni, jeśli chodzi o te ulepszenia takie magiczne, żywicowe. Nie tak, że więcej nie ma. Prawdę mówiąc, znam jeszcze jeden efekt, który można nałożyć przez taką żywicę najprostszą. Jest to efekt zatrucia. Ale z tego, co się orientuję, trzeba wziąć ze sobą przedmiot jako ten bonus swój startowy, który daje wam zatrucie. Bo będąc całkowicie szczery, naprawdę nigdy, nigdy podczas wszystkich moich 40 par podejść nie znalazłem ani jednego, który by dawało właśnie zatrucie. Tak tutaj w rozgrywce. Oczywiście nie jest to ostatni efekt, który istnieje, ale no. Mówię o wszystkich, które da się nałożyć na byle broń. Bo z innych, które kojarzę, to jeszcze chyba była świętość. Może coś jeszcze, ale tego coś jeszcze, co nie jestem pewien. O, mam 61, więc można pójść do sklepu. To jest dosyć kiepski, bo tutaj ja oferuję nam akurat klucz, nową dzidę. I jest to common weapon, z tego, co się orientuję. Więc możliwe, że będzie to lepsze niż to, co mamy obecnie. Można to wziąć. Jako, że jest common, to w szczególności. Tylko czy jest 2H? Jest 2H. Dobra, no i na końcu coś takiego. Zobaczmy, jak to będzie działać. Okej, takie po prostu ściganie. Nie powiem, że lepsze od tego, co było. Poniekąd może gorsze nawet. Ale czemu nie? Weźmiemy sobie, żeby wam pokazać właśnie inne bronie. Przy czym osobiście uważam, że zazwyczaj warto iść po broni i zbierać sobie, patrzeć na różne fajne, bo są to naprawdę świetne. Jedne co to właśnie teraz, jak tutaj gram tym Soldierem, to niestety ze smutkiem stwierdzam, że broni są nieprzydatne. Najczęściej właśnie oferujemy uncommon, jakieś lepsze, lepsze i lepsze. A ty musimy grać pod najprostszą broń. Najpierw dwuręczną, najprostszą, bo daje nie dosyć disarma przez co no. Nawet jeśli nas trafią, to zdajemy połowę obrażeń. To jeszcze, co najważniejsze, wiemy tym więcej niż czymkolwiek innym. To mogę powiedzieć szczerze, raz była sytuacja, gdzie moja halabarda startowa, nieulepszona, biła po kilka tysięcy. O, i wait, jak widzicie. W momencie, kiedy broń jakaś tam rare, która teoretycznie miała lepszy DPS, biła połowy tego. No. I co jeszcze? A jeśli chodzi o to, że broń są naprawdę fajne i tak dalej, to nie mówię tylko o ich działaniu czy sposobie ataku, ale też o tym, że to jest pełno nawiązań do różnych innych gier, nie tylko gier. Głównie gier. O, i przy okazji Królowa Pszczół wrzuca tutaj też kolejny typ ataków, zielone ataki. Oni mogą wam powiedzieć, że nie są już takie wredne jak fioletowe, aczkolwiek i tak zatruwają. A zatrucie nie jest przydatnym efektem, przyjemnym efektem. A, i mamy tutaj też coś, co nie wiem, kiedy się odblokowuje, ale wiem, że na początku tego nie było. Mogę wam w sumie pokazać? Nie będę pokazywał. Zostawię też parę rzeczy do odkrycia wam samemu. Nie będę spoilował wszystkiego, co istnieje w tej grze. I dobra, złoto albo cukierek. Idźmy po cukierkę. Co prawda nie mamy skalowania z inteligencją, ale zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Więc no.
Dobra. Duszek pokonany. Cukierek zdobyty. I tawerna, też muszę pokazać. A więc tak, tawerny. Po pierwsze, świetna muzyczka, po drugie, pełno postaci, z którymi można interakcję wejść i kupić różne rzeczy. Miksturka na przykład szczęścia za 20 monet. Okej. Okay. I proszę. I told you, my potions are too strong for you. To jest taki typowy mem z tym, nie wiem, potion seller, give me your strongest potions, czegoś tak. I tak, tutaj plus jeden szczęście na 5 pokoi. Nie wiem do końca, jak działa szczęście, ale powiem tyle. Zatrzymam tę miksturkę, bo możliwe, że pokażę wam bardzo fajne działanie jeszcze inne później. Tak, inne NPC, co mam, na przykład Mikołaja. U niego można kupić prezent, czyli losowe jakieś nagrody za złoto. Tutaj, jeśli mi stać, to właśnie można kupić Purging Stone'a. To jest fajna rzecz, bo daje nam jedno usunięcie klątwy. Jeśli chodzi o resztę, ona pozwala nam zresetować NPC-ów. Tu mam czarodzieja, który nie pamiętam co robi, ale wolę zacznieć sobie trochę pieniędzy. Ona nakłada nam losowe błogosławieństwo, w czym ulepszenie, zaklęcie na broń. Tak jak ta włócznia ma tutaj 20% przeciwko nieumarłym i findom, czyli czartom. A tu mam pielęgniarkę z Terrarii. Która nam może leczyć czerwone serduszka za kasę. Tak czy inaczej wychodzimy. I wraz z naszą Jidą dalej idziemy przed siebie. I tak. Muszę przyznać, że nie wiem, co jest w tej grze takiego wspaniałego. Ale jest to w sumie coś tak samo ciekawego, jak z Vampire Survivors, że nie wiadomo czemu człowiek po prostu chce w to grać i grać i grać. A no, wybacz, za to? Jak zwykle mówiąc. Ale tak. Po prostu jest coś takiego niezwykłego, naprawdę, w tym wszystkim. To szczerze mówiąc, naprawdę. Ja tego nie rozumiem, ale... Zobaczcie, jak... Nie mam pomysłu, co zrobić, co po prostu gram w tą gierkę. Jeśli mam wolny czas. O, i proszę, kolejna rzecz. Kapliczka, dostajemy efekty pozytywne na 10 pokoi. Istnieją też inne wersje kapliczki, jak chociażby taka, która nam nakłada klątwę, ale daje permanentny efekt. Niestety trafiliśmy na zwykłą, a nie przeklętą. Ja bym preferował przeklętą, byśmy usunęli klątwę, byśmy mieli efekt na stałe. Ale tak, no. Naprawdę jest w tym coś niezwykłego. Przyznałbym, że coś tak samo przyjemnie gra jak Vampire Survivors w koopie. Bo tak, ostatnio miałem okazję grać ze znajomym. Niektórzy mogą go nawet jeszcze kojarzyć, bo jest znany, czyli czym był kiedyś znany na YouTubie pod pseudonimem Bob. Ten Bob, ogólnie Bob Powski. Tak. To z Bobem ostatnio mieliśmy okazję grać, bo jak się okazuje, on jeszcze egzystuje, jeszcze żyje, nie zmarł. Okej, okay, tam nie idziemy, idziemy po bomby. I tak, teraz kiedy podnieśliśmy gwiazdki many, nasz atak speed będzie się zwiększył 40%. Świetny efekt. To jest dobre, w szczególności z bronią, która musi atakować szybko, ale nie zadaje jakichś dobrych obrażeń albo coś. O, i mamy to, o czym mówiłem. Że pieniądze się i tak przydadzą. U kowala można za 20 monet ulepszać sobie na broń. Niestety nas nie stać, wyjątkowo. Więc nie ulepszę. Ale tak, właśnie to jest jeden z głównych powodów, dlaczego zazwyczaj ja trzymam przy sobie nadal jakieś pieniądze. W szczególności, że jest jeszcze jedna rzecz z tym związana. Jeśli chodzi o pieniądze i sklepy. I to mogę powiedzieć, czasami w sklepikach zwykłych możecie trafić na coś takiego jak zaawansowane jedzenie, które podnosi kilka statów naraz. Albo podnosi jakiś stat bardzo, ale obniża trochę inny. I właśnie dla takich właśnie rzeczy warto mieć pieniądze. A teraz pójdziemy tutaj sobie po inny melee weapon. I proszę. Kolejny easter egg, taki delikatny. Gargulce. Niczym w Dark Soulsach. I co jest jeszcze ważne. Znam jeden sposób, jak można podejrzeć jakby słabość danych przeciwników. I tak dosłownie, że wiadomo, jaka jest słabość. Ale to tylko jeśli chodzi o bossów. I mogę powiedzieć, że to nie tylko tyle, co po prostu są dwa gargulce. Jeden nie ma broni, drugi ma. I jeden bardziej się skupia na płciu ogniu, drugi na walce, czy coś. Ale ich słabość też jest taka typowo Dark Soulsowa, gdyż są podatni na błyskawice. I proszę, wypadła nam inna dzida, jakaś taka lepsza. Teoretycznie może być mniej niż ta, którą mam do tej pory, może być więcej. I taki jest jej efekt. Możemy zaraz sobie sprawdzić, czy będzie biła więcej, czy mniej. I jak ocenimy, to decyduje, którą dalej będziemy grać. Ja, jak mówię, mogę używać wszystkich. I teraz tak, tutaj obrażenia. Żebym tak tylko dobrze zobaczył. 777 na krytyku. Tutaj. A, okazuje się, że kliknięcie robi dwa dźgnięcia. Ciekawe. Ups, wypiłem miksturę. Tutaj wypuszczę 3. Wszyscy chyba zostaniemy na chwilę przy tym. Chociaż nie wiem.
Ale to się może bić więcej, ale... Nie wiem, czemu jakoś tak przyjemniejsza dla mnie jest ta włócznia. Dobra, złota skrzynia, otwieramy i sklep za bombę. Możemy pójść, mam 38, to coś może się na trafi fajnego. I właśnie to jest to jedzenie, o którym mówiłem. Jeden zręczności, jeden inteligencji. Zresztą mam tutaj na przykład fajną zbroję kleryka i bombę. Właśnie jednak ciasto. I z tych opcji tutaj pójdziemy po jakąś inną też ciekawą broń, którą mógłbym pokonać. Ceremonial Knife. Full Auto Crossbow albo Deadly Lance. A, pokażę wam takiego noszyka. Sztylety. Ogólnie to jest jedna z takich bardziej nudnych moim zdaniem broni, jak widzicie. Ale gdyby nie było, jest dosyć mocna. Powiem działań zarazem. No. A dobra, co do tego, jak widzicie, no. Czasami się zdarza być trafionym, ale... To jak dużo w to gram, wyrobiło mi już trochę doświadczenia w tym, jak się... poruszać między wrogami. Mogę powiedzieć, że nawet już zdarzyło mi się kilkukrotnie pokonać finalnego bossa. I to już nawet na takich challenge'ach, jak teraz mam włączone, o których nawet szczerze nie pamiętam. Mam je, ale tak. O, alchemistarz. Po to naprawdę warto iść zawsze. Bo ja ogólnie jestem zdania, że zawsze warto mieć przy sobie te infusions i mikstury. Może nie zawsze używać, bo często warto naprawdę zostawić sobie na lepszą sytuację. Jak na przykład te tutaj. A to możemy teraz wybić, bo mamy po prostu teraz fajny efekt na kilka pokoi, który nie jest aż tak potrzebny. I tutaj weźmiemy gruszkę. A na pewno nam może trochę właśnie pomóc. I ja, co jeszcze ważne. Jak mówiłem, lubię brać, chociaż nie zawsze używać, bo podobnie jak z infuzjami, można czasami trafić na coś takiego, co pozwala... Oho. Będzie to mniejsza prędkość ataku, ale pójdzie 10% większe obrażenia. Właśnie pozwala też. No, miksuru czynić też właśnie permanentnym. I teraz mamy Lombard. W Lombardzie możemy sprzedawać rzeczy za kasę. Im lepsza jakość przedmiotu, tym więcej się zarabia. Jak na razie sprzedam tam ten hełm i tutaj ten sztylecik. Jeśli chodzi o resztę, to halabardę mogę sprzedać, albo zostawić. Podobnie tutaj. Po prostu coś mi mówi, że to może się jeszcze przydać. I w tym momencie możemy pójść szczerze po nowe buty, bo te, które mamy, nie są złe, ale no. Może przydałby się lepszy. Teraz uwaga. Tutaj przez to, że są te dwa takie, to wydaje mi się, że to może być nawet lepsze, teoretycznie. Ale zobaczymy, nie. Weźmiemy to. Aba nie. Nie mam wątpliwości, to jest mocniejsze. Więc będziemy grać tym. No ale widzicie. Piękna rzecz. Naprawdę prosta. Ale piękna, niezwykła. I jakie mam buty? Większe krytyki po daszu. Nie, już będę prędkość ruchu. No. Okej. Okay. Kostki. Mogą się przydać? Jeśli chodzi o te kostki, co... Wiecie, zachęcam te, którymi restujemy właśnie sobie wybór traitów, czyli tych bonusów. Są właśnie jeszcze inne typy, ale widzę, że nie chcą się pokazać. O, sklepik. Rzecz jasna, odwiedzimy. Co tu mamy? Właśnie prezent, SMGs i szapka wiedźmy. Nie. Przynajmniej się prezencik, w którym były bomby i klucze. Nadal uważam, że było opłacalne. I dobra, teraz kapliczka. Dobra. No. Ciekawy karta plaża, to naprawdę odmienny klimat. Totalnie odmienny. Nie wiem. Nie znam przynajmniej na razie żadnej jakby fabuły, która je łączy. Dobra, czy mam tutaj coś ciekawego, co mógłbym pokazać? Swift Blade. Giant Slayer. A to naginata Broken. Tego na pewno nie wezmę. Nie wiem, czy jest coś naprawdę ciekawego. Może ten miecz. Zobaczmy. Okej. Okay. Ciekawy ma efekt. Nadal jednak preferuję swoje ten. No to. Więc tak, teraz niech będzie... Golden Chest, chociaż sobie powinien Treasure Rocka, bo mam więcej bomb niż kluczy. Ale no. Pokonajmy sobie na spokojnie te tutaj dziadostwa. Dobrze, że Evade'a mam, bo czasami się zdarza zlamić. I są tu mamy. Okej. Okay. Nowa zbrojka, która daje też innym jakby tymczasowe życie. Jeśli akurat na mnie przy kowalu. I daje jeszcze jakąś inną moc, przy czym aktywuje się ona dopiero po przejściu tego pokoju, bo tak, niektóre tej rzeczy mogę atonementu, który działa tutaj najprościej tak, jak mówię, że no, trzeba po prostu przejść wymaganą ilość pokoi z danym przedmiotem
założone, żeby dostać. I okej, okay, tak to będzie wyglądać. Dobra, mam pieniądze, mam kowala. Teraz pytanie, czy chcę wlepszyć to na maksa? Czy może jednak tutaj tą dzidzę starą? No jak tak patrzę? Może to sobie wydawać dziwne, ale... Nie, dobra, ulepszę tą, którą mam teraz. Dobra. Jeszcze raz. Nie, okej. Okay. Mamy wymaksowane. Broni. Jak mi dzisiaj skuteczność trochę wzrosła. Nie wiem do końca ile, bo... Jeśli mam być z wami totalnie szczery, co czasami się wydaje, że lepsze nic nie dają, czasami wydaje mi się, że dają aż za dużo. Ale no. Widziałem, że już ponad 2000 obrażeń, więc jest teoretycznie dobrze i dobra, mamy bossa. Co tym idzie, możemy zrobić teraz nowe akcesorium i... Kraken. Ale... Chciałem powiedzieć przed chwilą, że nie pamiętam, kiedy jest tutaj drugi boss na tym piętrze, bo... Tak mi każdy poza ostatnim chyba ma dwóch bossów. Ale już nie pamiętam, jaki jest, więc no... sobie przypomniałem bardzo szybko. Jak już chciałem powiedzieć, że nie wiem, to nagle sobie przypomniałem, a, że jednak wiem. Ale tak, Kraken właśnie, widzicie, działa w ten sposób. Po jakiś czas, za jakiś czas wyskakuje tutaj, czasami się o to czas spotkałem, czasami nie. I żeby nie było, pierwsza faza Krakena wygląda dokładnie identycznie. Jedne co to, że wolniej atakuje. Ale no, easy. 25 base melee damage, czy melee damage, wezmę to, chociaż nie wiem, czy mi to nawet do czegokolwiek potrzebne. Jeśli mam być totalnie szczery. I dobra, wulkan. Muzyka nadal świetna. I... no. Powiem szczerze, że wulkan był jednym z dla mnie trudniejszych pięter początkowo. Przez to, jaki tutaj boss może się nam trafić. I... ja długo na nim utykałem, ale już teraz umiem. I co jeszcze ważne... Wulkan był też, co ciekawe, pierwszym piętrem, który mi się uświadomiło o jednej rzeczy. Każde piętro, już może być nawet od pierwszego pokoju, od pierwszej bitwy, jest w stanie wam pokazać od razu, z kim walczycie. Jako bossem. Jest to bardzo proste i świeci o tym wszystkim. O, co my tu mamy? Może się przydać. Dobra, wezmę co sobie wypiję od razu. Okazuje się po prostu, tak wam powiem już od razu najprościej, że przeciwnicy, z tym walczycie, są delikatnie różni w zależności od tego, jaki jest boss. Przykładowo tutaj mamy Blaze z Minecrafta dosłownie, bo jak mówię, ta gra jest przepełniona historiami i sekretami tego typu. I one sugerują, że naszym bossem tutaj finalnie będzie Fenix. Gdybyśmy natomiast spotykali takie mini smoki, to naszym bossem byłby smok. I tutaj tak, to jest jedyna rzecz, którą zdradzam, jeśli chodzi o obu bossów, ale no. W ten sposób. I tutaj mam też do czynienia właśnie z eventami losowymi. Te nam pozwalają właśnie jakieś tam decyzje podejmować. W tym przypadku mamy spalone drzewo, które zbadamy, dostajemy świeżą rezinę węglową. Nic się nie zmieniło i... halo, gdzie ta rezina? O, jest. Gdybyśmy nie mieli nawet naszego tego super bonusu, że to jest permanentne. Czy ja właśnie zepsułem sobie w ten sposób, że nie robimy Berna? Przez co wziąłem świeżą? Jeśli tak, to się załamie. A jeśli nie, no to ciekawe, nagle nie widzę Berna. Okej, czyli świeże nie dają efektów. Dają tylko obrażenia. Okej. Chyba, że oni po prostu są niewrażliwi na to. Nie mam pojęcia. Jak się inaczej, jeśli... O! Czyżby to było to, o czym myślę? Bo to też jest ikonka skrzynki, ale ma tak jakby białe kropki. Tak jak myślałem, jeśli ma białe kropki, tak widzicie, zamiast skrzyni trafiamy na mimika. Tak jeśli pokonamy, dostajemy nagrodę. W postaci tego, co mieliśmy dostać, tylko że bardzo dużo. No to jest okres, prawda, za mimików dostajemy znacznie więcej, niż byśmy dostali normalnie. I nie ma co czekać nawet. Wypiję po prostu wszystko, co się da od razu. O, ciężko. O, to wszystko i proszę, jak mówiłem, Feniks jest bossem. Bardzo prosty. Zresztą tutaj mogę powiedzieć wprost, że pierwsza faza wygląda tak, druga faza natomiast jest tutaj kompletnie inna, bo wymaga od nas, żebyśmy stali bardzo blisko Feniksa, w czasie kiedy on może być jajkiem, może być normalnie, ale ogólnie właśnie wypuszcza takie wielkie, no, armagedony ogniste. Bardzo prosty boss. O. I proszę, teraz mamy pochodnię, którą mamy tutaj. Gdybyśmy nosili jednoręczną broń, to nasza broń i tak by była ogień i podpalała. Ale jako, że mamy dwuręczniaka,
ten efekt po prostu, no, nie działa. Ale tak, Chaos of Agony. Poszedłbym po beef, ale musimy odzyskać ognistą wersję, jeśli coś zobaczę, że nie podpala. Obecnie. Dobra, tylko nie wiem, czy podeszłem blisko i przez to podpaliłem, czy jak... Halo, przeciwnik. Nie, dobra, podpalam, nadal podpalam, okej. Okay. To zmarnowaliśmy beef. Jeszcze jesteśmy lodową. Czemu nie, odświeżę sobie. Nie, żeby to było potrzebne, ale no. Nie, po duszy nie ma co iść, bo mam już wszystko chyba wykupione za duszę, co się da wykupić. Przynajmniej na tą wersję, bo ta gra jest nadal we wczesnym, bardzo wczesnym, dostępnie, czyli tak zwanym early accessie. I teoretycznie, o ile twórca jej nie porzucił, to jeszcze wiele przed nami. Potencjalnie, może nawet więcej sekretów i może ten pierwszy śmiertek, którego się tu pokonuje jako finalnego bossa, wcale nie będzie taki jedyny na tych takich większych bossów. To wiem. Ja natomiast wiem, że no. Wersja 1.2 miała jakiś czas temu. Ale no, ale nie wyszło. Nie rozumiem trochę tego. Ale weźmiemy to. Myślę, że są dodatkowe obrażenia, które są non-stop aktywne, co czemu nie. Jak wyjdziemy jeszcze tu sobie, sprzedamy to, czego i tak nie chcę. Jak to wie? Może zarobimy za to naprawdę dużo i potem te pieniądze czegoś przydadzą. Ja żebym w to wierzył, ale no. Marzyć sobie zawsze można. Jednak mamy funduszy, moim zdaniem, już i tak za dużo. Dobra. Oczywiście, że idę po steka. Czy po beef, czyli wołowinę. Ale na to mówić stek, bo mi to wygląda na steka po prostu. I tak, jeśli chodzi o to, z czym tutaj będziemy mieli do czynienia w tej walce, to osobiście bym powiedział, że możliwe, że nie mam pojęcia. Gdyby nie to, że co pokój prawie widujemy, to takie... Nie wiem, jak to nazwać. W sensie... Chyba nam się nazywało po prostu to w Enter the Gungeon. W ogóle nie są to tak zwane żelazne dziewice normalnie. Ale te są zwane na Enter the Gungeon, więc dlatego wolałbym wiedzieć, jak tam się nazywało. I co zwane, widzimy je. Co też mi już mówi, jaki będzie boss. Tym razem go nie będę wam zdradzał. Ale tak. To właśnie jest kolejny charakterystyczny przeciwnik. I to najważniejsza rzecz. Ambrozja plus 1 do wszystkich statów, albo 1 do żyćka. Wszystkie staty. Mam tak dużo HP-ków, że ja się po prostu nie boję. I te, trafiłem z bossem. To mogę wam tylko powiedzieć. Jest nim sukup. Która robi różowe ataki. I co mogę powiedzieć szczerze, nie mam pojęcia, czym się różnią różowe ataki od czerwonych. A czerwone są te podstawowe. Tak samo nie wiem, czym się charakteryzują te niebieskie, które dajmy to było w oceanie. Po prostu nie mam pojęcia, szczerze. O, i dobrze, że mieliśmy tego Evade'a, bo gdyby nie to, to teraz został mu klątwa, tak to... Jak widzicie, nie mamy żadnej klątwy. Okej, okay, no i Ambrozja plus 1 do wszystkich statów. Co ciekawe, daje i tak tylko jeden punkt do poziomu. W sumie tak samo jak Brokuły, który dawał plus 3 do statów, albo Ciasto, który dawał plus 1 plus 1. I przedostatnie piętro. Którym... Czy jestem w stanie już rozpoznać, jakiego będziemy mieli bossa po pierwszym pokoju? Chciałbym powiedzieć, że tak, ale pewnie nie jestem. Zobaczymy za chwilę. I tak, co jeszcze ciekawego? Te szkieleciki tutaj. Nie mówię, że są inspirowane terrarium, ale wyglądają bardzo podobnie do szkieletów z terrarii. Chyba z hardmoda. Jeśli się nie mylę. Ale no, mówię, nie wiem, czy są inspirowane i... Teraz już wiem na pewno, jakiego mam bossa. Bo... No. Przeciwnika znaleźliśmy odpowiedniego. O nie, zbroję zniszczyli. Co za tym idzie, musimy iść do kowala. Ale zanim to jeszcze tutaj coś ciekawego. Jest coś ciekawego, co bym chciał pokazać. W sumie, żebym zobaczyć to, bo tej broni nawet ja nie znam. Okej. Okay. Rzucamy siekierką. Jest to jednoręczne? A, no jest jednoręczne. O, jest tawerna. Może uda się pokazać coś bardzo fajnego. Jest, dobra. Więc patrzcie, jest to taki rycerz. Jak się z nim pogada... Patrzy po prostu na naszą broń, ocenia. I na bazie tego, jak rzadka jest broń. Albo nam mówi, że nie dasz rady, albo wspaniała broń. I daje coś takiego. Co jest niczym szczególnym. Poza tym, że bronie do walki wręcz, dzięki temu można ulepszyć na plus 4. O, i proszę, już jeszcze jest kowal. To teraz możemy naprawić zbrojkę. Jest mięso. Więc dobra, bierzemy mięso, żeby mieć jeszcze więcej siłki.
siła, masa, moc, kiełbasa. Albo jak mawiał brat jednego mojego znajomego, najpierw masa, potem masa. Ale tak, i co my tu jeszcze mamy? 19% obrażeń, albo permanentne potki, no na to czekałem. Co prawda wiele efektów nam już przepadnie, przez to, ale no, nadal, permanentne potki. O, i coś tutaj jest, czy zobaczymy co to jest? Chcę złapać światło? Tak, dostaliśmy jedno szczęście od Revive'a. Ciekawe? Ale dobra, jakaś potka tu będzie, więc jeszcze nie wszystko stracone, może jakieś fajne efekty jeszcze nagromadzimy. Przed starciem z finalnym bossem, którym jak już mówiłem, jest śmierć. 20% więcej damage'a, przyjmę to. I niestety, to już tyle, mamy bossa, którym jest Mega Glut. Król to nie jest slime, tylko to jest maś. Więc to wcale nie jest podróba bossa z Terraria, nic tego typu, nie, to jest król maś, nie król slime. Czyli szlam, maś, glut, cokolwiek. I tak, z nim widzicie jak wygląda walka. Muszę powiedzieć, że to jest chyba najrzadziej przez mnie spotykany boss, zazwyczaj tu mam tego, powiedzmy, drugiego bossa, tak najłatwiej mi określić. Więc na nim mogę lamić bardziej niż lamię na innych, co nawet widać. No po prostu jest jeden z takich, który trafia się tak rzadko, że po prostu, no, nie ma szans. I co dostaliśmy? Gryfon jakiś... Nie, 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 nie wymieniaj. Ciekawe. Okej, czyli tak to działa. Nie zmieniaj tego, jełopie. Dobra. Tak czy inaczej trafiliśmy na finał. Finalne piętro. I nadal muzykę uważam za świetną. Więc no. Dobra. Dobra. Sprawdzimy sobie. O, skrytka alchemiczna. Oczywiście, że po to idę. Mam jeden klucz tylko, więc mogę tego szybko pożałować, ale oczywiście, że po to idę. Ja to muszę zdobyć. Więc mikstury, którym będziemy potężniejsi. Pamiętajcie, że mam teraz permanentne mikstury. Nie, żeby to miało wielkie znaczenie, ale jest. Okej, okay, pijemy to, czy mamy jedno jakby wyparcie śmierci. I permanentnie będziemy generować gwiazdki many, które będą nam, no, po prostu nam wypadać losowo. Co jest fajne, bo zawsze to dodatkowe trochę procenty i będziemy dostawać szybciej atak speedy. Ale dużych bonusów to niestety nie da. Bo no najsmutniejsze co jest to, że nie mamy za dużo inteligencji. Po prostu nie dostaliśmy dodatkowej gwiazdki many. A tak, gwiazdki many są zależne od inteligencji, serca są zależne od siły, jeśli chodzi o takie bonusowe. A bonusowe dasze są zależne od zręczności. Jak widać, mamy zręczności nawet, siły nawet. Inteligencji mało. Chociaż mówię nawet, a nie dobrze, bo nie są to dobre wyniki, uwierzcie mi. Miałem podejście, na których miałem dużo wyższe staty. O, dobra. Bloodchest nie chcę. Możemy pójść po infuzję. Kto wie? Może jak mi z tym trafi coś na zatrucie, albo na jakiś inny efekt, typu świętość. Żeby nie było, nigdy mi się to nie trafiło, więc no, ciężko mi uwierzyć, że to jest w ogóle możliwe. Ale kto wie, może to się zdarzy i... Nope, elektryczność. Event albo duszę. Już nie potrzebujemy, idziemy na eventa. Który tym razem coś robi? Nie wiem, ale... Jakiś jest fragment otchłani w tej kuli, czy coś, i w ogóle. I przepełnia go skażenie, korupcja. Nie wiem, jak to działa. Spaczenie, różnie to można nazywać. Naprawdę nie wiem, co to robi, czy to nam utrudnia życie, czy nie utrudnia życia. Swoje mówię, nie znam tego efektu. No i jako, że widzę tam pole ogniska, sygnalizujmy to, że to jest już przedostatni pokój przed walką z finalnym bossem. Wydaje mi się, że zawsze przed nim jest pokój ogniska. Pozwala od razu się dostroić do sprzętu, którego chce się używać natychmiastowo za koszty dusz. Tak. Dobrze mówiłem, nie mamy klucza. Ale możemy pójść i zmierzyć się właśnie ze śmiertkiem. Cześć, śmiertek. Na koniec wszyscy śmiertelnicy kłaniają się przed śmiercią. Nie jesteś wyjątkiem do tej zasady. Dotarłeś daleko. Powiem, że jestem pod wrażeniem. Przy okazji to jest w ogóle jakiegoś kogoś chyba z Diablo 3. Ale tak czy siak, twój czas nadszedł. Musisz umrzeć. Okej. Okay. To pokazuj śmiertka, co tam potrafisz, a my w tym czasie cię ubijemy. Kurczę, jesteś niełatwy, mi się on wydaje. Ta, jest łatwy, muszę przyznać. Po tylu jakby próbach moich walki z nim, to już jest naprawdę dla mnie łatwy. Dobra, druga faza śmiertki. Wkurza się. Nazywa mnie głupcem, wypuszcza pierdyliony ataków. Ja powiem, I don't care.
bo nawet nie dotknie mojego prawdziwego paska życia. Co z tego, że przejdzie sobie jakichś sługów, jakieś miliony innych efektów. He dead! A my dostaliśmy czapkę Barta, której nawet nie możemy podnieść. Dobra, już jej pasty na prewencji zbroje, czemu by nie? I idziemy. A jestem takie tutaj rzeczy, idziemy, idziemy. I proszę bardzo. Dotarliśmy do końca. Gdzie są teraz drzwi? I jest notatka. Witaj, i tak dalej, no tak, tak, tak. Widzicie, to mówi mi, że kiedyś może być więcej. Wersja 0.2.0. A teraz pijemy coś takiego, bo to jest jedyny sposób, jak można zakończyć przebieg. I jest to smutne. Wiesz, przez to, że wybieramy tę opcję, śmierć nas zabija. Tak czy inaczej, przebieg ukończony. Śmiertka pokonany. I no cóż. Jak mogliście zobaczyć tutaj na opisach, jest jeszcze coś takiego jak mega śmiertka. Ale o tym więcej nie powiem nic. Tak inaczej. Pokonane śmiertkę kolejną klasą zaliczone dzięki waszemu obserwowaniu tego wszystkiego. I cóż, na tym kończymy pokaz gry Tiny Rogues. Jeśli wam się podobało, to zachęcam do kupienia na Steamie. Naprawdę, gra kosztuje grosze, nawet na standardy polskie. A jest świetne, naprawdę. Tyle, ile mam przy niej dobrej zabawy, tak polecam każdemu. No, ale teraz już naprawdę starczy, więc no, to tyle, trzymajcie się i hej, hej!